Witajcie moi mili, to jest Onkel Jork na naszym gospodarstwie na mapie Zielonka. Ja tu już na chwilę grał, ale stoję tu, bo nie będziemy po ciemku grać. Do rana możemy przespać. Także się nic nie stanie. 8 rano. O, koszty utrzymania ziemi, koszty produkcji. Dobra, to. Sprawdźmy się na dzień dobry. O, tu mamy jeden traktor, stoi tu jeden i tam stoi jakaś kombajn. Czy mamy jakieś misje? Szczegóły: kultywatorowanie, orka. Zbiór plonów. Mamy soja, burak cukrowy, bawełna, słonecznik, bawełna. Soja jeszcze jest do zbioru? Dobra, bierzemy wszystkie, co jest zbiór plonów na takie coś. Słoneczniki. Kukurydza. Zbiór burak cukrowy, bawełna, burak cukrowy. Truskawki, sorgo, oliwki, sok z winogron. To nie mam. Orka mamy. Dwa i mamy kultywatorowania mamy dużo. I mamy raz, dwa, trzy, cztery. Oto weźmy kultywator maksymalną. Okej, dobra. Po co jest tylko wylos? Do kultywatorowania sprzęt mam stać tu. Odwiedź. Wiacik, co ja wziął za pole do kultywatorowania? Na misja 14. Dobra. 14 jest tam z tyłu. 10 jest soja. To trzeba zmienić header. To będzie na końcu robione. Pojedziemy najpierw słoneczniki, a... Ups. Tak, to pole już jest zorane, powiększone. Na razie o tyle. I nie wiem, czy jak to kupiam 34, czy go by dołączył, czy ono tak zostanie. Ej, halt, stop, pole kukaje, pole 14. Tam na dole, dobra. Czyli jednak muszę tu jechać. To dobrze jadę. To jadę dobrze. Pole 10 jest soja. To będzie jako ostatnią misję robioną. Bo muszę zmienić header. Mam jak na razie zapięty header do kukurydzy słonecznika, więc polecimy wszystkie te zbiór słonecznika, zbiór kukurydzy. Po kolei co mamy. A to jedno pole soi to się potem na koniec zbiera. No jest tu. To nie ucieknie. Lecimy najpierw na 14, 11 nasze. 12 łąka po tym. 13 tu jest pełno jakiegoś chraściał.
I tu jest 14. Dobra. Nie ma czasu, niech misję jedzie. To popatrzmy sobie teraz. Ja musiałem tutaj to skończyć. 'Czy tu jest na wierchu coś do robienia? Nie, kaj tu jeszcze. 86-50. Ty tu mrugają. 10 i jeszcze kaj musi być jedno. A, 28, se na samym wierchu. Dobra, zrobimy 86, 50, 28. Wsiądź. Robimy zawrót tu. Zrobimy 86, 14 zrealizowanym. Wow, tak szybko to idzie. Sześć, 50 i potem na 28 pojedzie. No, rozkłodzę się. O, 6 metrów od uwroci, dobra, wygeneruj. Zamknij, zacznij. Wsiądź. Jedziemy tam zaraz, bo tu jest, chyba tam stąd jest, tu też do przywiezienia. Co ja mam? Aha, ja mam to przyczepa, dobra. Zaraz wam powokałżę, co w międzyczasie zepsuł, ale najpierw zajedziemy z przyczepą pod pole. Bo to jak będzie pełni, żeby go mieć w miarę szybko odebrać. A co, po niektórzy już chyba widzą, co ja popsuł. Jakże tu grał, ale zaraz do tego dojdziemy. Będziemy dalej psuć. Pięknie tu widać, jak jest popsute, nie? Powiem wam. Normalnie zabójczo to widać. Kończył, że to psuć, to już było cima, więc teraz to muszę za dnia trochę ponaprawiać. Ale da się to ogarnąć. No tak jak go dom, najpierw się tu podstawiam. Żeby tu...
Umiał jechać. Aha, tu są do zbioru, ale burak cukrowy. Dominie Interere. Idziemy psuć dalej tereny wokół gospodarstwa. O, widzicie, jak to tu jest fajnie zepsute. O. Teraz się temu za dnia byla umiał i ja przyjrzeć, jak jak to spieprzył, także tutaj to na pewno muszę wyrównać. Kształtowanie, rzeźbienie. Zrealizowany. Dobra, to trzeba 14 kontrakt zakończyć i wziąć następny. Aha, on też nawet skończył. Wsiąść do pojazdu. Kontrakty ukończone. Odbierz kultywatorowanie. 48. Przyjmij kontrakt. Kaj to jest. Czterdzieści osiem to jest tuto. Koło gospodarki, dobra. To tam zaraz lecimy. I będziemy dalej psuć. Chyba, że będzie musi zostać rozładowany. No to rozładujemy, potem będziemy psuć. Na budak cukrowy żadnych nie bieram, bo nie mam kombajna do budaków cukrowych, więc czy bawełna to nie biera żadnych takich misjów, bo to no jest nie do zrobienia w moim wypadku. Nie będę tego brał, bo nie mam sprzętu do tego. A wypożyczanie sprzętu, żeby misja zrobić, to tak trochę nie bardzo. Trzeba by było kupić. Na razie nie ma funduszy, na razie trzeba nazbierać fundusze na presa do peletu. Się to zdało spieniężyć, co tam mam na odkładane te bale. Hamuj. Ty hamuje? Ja. Odeptej. Laszka. Tak, i tam.
przed za polem, przed gospodarką, musza w lewo do góry wybić i tam na cosplay puszcza, co pojedzie. Nam 48 pole będzie robił. Fiacik. Jeden niżej. Aha, tu jeszcze zostało, ale ja i tak muszę teraz przejechać całą długość tu. Chciałem tam ta dróżka sobie zostawić, ale ona tu jest cień. Chociaż chyba ją zostawiam, chyba to tam jeszcze przerobię, bo to sens na ten początek taki kiepski. Muszę się nią przejechać, obejrzeć. Czy ją zostawiam, ale w sumie na gospodarka naokoło by tak jeszcze, więc. Też to zejdzie. Dobra, 4,5 metra może być. 2 od uwróci obrót 5%. Dobra, wygeneruj. Zamknij, zacznij. Przełącz mnie tu. Pokaż mi wylatynmą. No, 67% dopiero. Dobra. To tu. Trzeba to jeszcze raz obejrzeć, jak to wygląda. Tu jest niedomalowane do końca. O, tu też jest jakoś dziura. To ją trzeba poprawić. Kształtowanie, rzeźbienie, punkt 0. Jak sobie wezmę gładzenie? Się obróca. Czy mi się to tu uda trochę wyrównać? Żeby tu nie było takich tich. No, że to ja automatycznie tutaj ściągam ten ono.
Dobra. Jeszcze popatrzmy, co tu mamy. To miało być 0 stąd wzięte. No. To mi to tak się tu dziwnie robi. Muszę to zrobić tak jednym zero przy jednym przyciśnięciu. I to mi to wyjdzie zero. Tak myślę. Pomalutku przesuwać. Dobra, teraz by trzeba było wziąć gładzenie i zmniejszyć go trochę jeszcze. Tu to jeszcze trochę wygładzić. Tak. Teraz się weźmiemy. Malowanie. Potrzebujemy tak trawa. Ale trochę większe to. Tak. No. Dotąd to. Tak, teraz weźmy sobie rośliny. Ta trawa, co się ją nie dosiedz. Się tu ciachniemy. O, widzicie, to gnał to samo. O, dobra. Ciałko w sarzownik sadzić nie będziemy. Musi zostać rozładowany. Dobra, to ja już do niego podjeżdżam. I no niech mi się zapisze. Już jedziemy po pierwszy zbiornik kukurudzu.
rozładujemy naszego przyjaciela. A mój. I będziemy zaraz kończyć orka naszego pola. To będzie ostatnie pole, które muszę. Nie, 87 jeszcze mam do zorania. Czyli tamto. Dobra, pojedziemy z orzem. No i potem trzeba pomyśleć nad tym peletem. Nasza trawa chyba jeszcze nie będzie. Tutaj to drugi, z tego co pamiętam, to nie idzie skasować, bo tu jest autodrive. To szkoda kasować tego. Tak, to ta dróżka zostaje. Teraz się przesiadamy tu. Ale to muszę trochę powiększyć. Tak, wsiąść. Dobra, no i tak tu trzeba przyjechać na ta strona i tak, o, robimy likwidację, tam. Jak tu trzeba, jak mi się tu gdzie chciało jechać, to trochę po polu pojechałem jednym kołem, a jak ten, to ten. Więc dlatego ja to wcześniej pomalował, bo teraz bym to mógł przemalować zaś i to kombinowanie, a tak jest pomalowane, teraz to przeorzam. I mą prostą ścieżkę aż do końca. Na drugą stronę się przejadam tutaj po tym żwirku, tak. I to by da pole tam w tę stronę zaczynać. To jeszcze zajęty kudaczki, ale to chyba dzisiaj też dostanie w Cidę. Pójdzie to do likwidacji, bo za te 20 kurek to jest nic. Jakby to było 200, no to już jest co większego, ale 20 to, to jest takie ani to w 5, ani to w 10. Więc trzeba to zlikwidować, bo ani jajec z tego, ani nic, to no tyle, że to stoi tak. Kurołap i nic nie robi. Aha, tu jest ten. Tu jest ten. I tu dojeżdża ten. To sam zrobię. I zajdzie z parę arów więcej. A pójdzie czegoś więcej pójdzie zebrać.
Przeglądach niedawno teraz któryś dzień oglądam takiego co to tam Moczarny Pan Nika i tak tam prawie patrzył, bo tam pokazywał jak szybko pelet zrobić, no ale dobra. Ja nie wydam, tylko tak robią. Oni bywe, oni w paszowozach. Jest zaś ten co bag, że zamiast słomy to se robi pelet. Ten bag już był w 19. Chyba coś takiego, jak to wlazło, to on się tam pojawił. I teraz niby zaś jest. Ale to nie do mnie z takimi numerami. Ja by ta pelet normalnie robił. Pelet maszyną tak jak się należy. A nie by tam bug wykorzystywał. Dobra. Lecimy ostatnie pole zorać. To będziemy mieć orki zimowy gotowe i będzie się zabrać za inne prace. Zresztą jak tamto pole zorą, to może wezna, będzie ten zrobiony, to wezna ta misja na orka i oramy coś na misji. Zaraz, z tej strony nie ma, z drugiej strony chyba jest GPS-u linia. Tu jest ta normalna droga. Pokaż. Ja. Dobra. O, i tu mi się nawet ustawiło tak dość fajnie. ...48 zrealizowane w 40%. Dobrze. I lecimy. Także dzisiaj orka, oreczka, orunia. Ostatnie pole. W międzyczasie kombajnowanie i kultywatorowanie na misjach. I taki dzisiejszy odcinek będzie trochę już masz. Już było trochę stawianiu, znaczy stawianiu, prostowaniu gleby. Teraz będzie przewracanie gleby. A jeszcze może dzisiaj zdąży się postawić hala na pelet. Da z tą maszyną do robienia na palety. Bo to będziemy robić. Więc ciachniemy to też. Ups.
Decyzjon Farming to kupi się. No bo se dorobi te próbki. Na nowo se porobi wszystko to, co chorą. Wezna jednorożce traktor i przejada to zrobić, bo to zaoszczędza na tych próbkach trochę, bo tu kasy nie ma za mocka. A nie trzeba będzie firmie zewnętrznej zapłacić za zrobienie próbek. No się zrobimy sami, jedno zapłacimy za badanie. Tego już nie unikniemy, bo sami się nie umiemy zbadać gleby. A więc to... Aha. Dobra, dojadam do końca zawina i muszę kombajn odsypać, bo zaraz będzie musi zostać rozładowany. Już go widzę, że mrugą. O, dobra, ka jest. Tu jest pojazd, który potrzebuje. Osiem zrealizowany jest w połowie. To se obróć. Ja za to najwyżej tak wjadam zdziepko. Sypiesz na postoju, a nie w locie. Co to mamy? 86 mysłów. O, to jest chyba wszystko do wywiezienia tam. Nie? O, młyn zbożowy 50 słonecznik, młyn zbożowy 28 słonecznik, młyn zbożowy 10 soja. Młyn zbożowy i kultywatorowanie. Dobra. Aha, po co ja z tego wylos? To miał ino przewinąć tu. 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 Jedziemy. W ciągu dalszym z następną pracą.
Także praca, praca i jeszcze rozpraca, bre. Na naszej gospodarce listopad, no to trzeba orki porobić. Próbki jeszcze w listopadzie by się zdało zdążyć zrobić. Jeszcze nie powinni w listopadzie zdążyć hala na pelet postawić, to w grudniu by się porobiło trochę peletów. Żeby to szło pod łopchnąć. Się tak kursuje, tam a nazad, tam a nazad, tam a nazad. 56 jest objechane, 5, 6, 7 to jest jako jedno pole zjechane, 33 jest zrobione. Co było widać, 9, 11 już jest dawno zrobione. W wierchu, że tam mają jedno pole 68 czy ileś tam, to też jest zrobione. I coś tam jeszcze jest zrobione, tak, że raczej wszystkie pola nasze są zrobione. Mrygosz, nie mrygosz. To chyba naraz wejdzie, że no nie wiem, czy ja tu naraz do skupiu wywiezę. Także lecimy. Lecim na Szczecin. Wertek mi powinien styknąć do. Tego Krone Primor. On tam potrzebuje. ...350 kuca. Ten powinien tyle mieć. Dobra, ja się tu zaraz w wrocie przejada.
i w dół. Jak to pięknie idzie. Kupywać tego pół miliona wydać na kombajn do ćwikle, nie zarobiam tego tyle. Miałbyś swój. Ale to jest też szajs. Jedynie, żeby wziąć jedna misja ze sprzętem i zrobić to w ten sposób. Coś mi się zdaje, że nie opróżnia tego. Nie zmieści się to na ta przyczepa. Właśnie. To weźmiemy traktorka, zetorka. Ty się musi do czegoś przydać. Dwie welgerki. Będziemy resztę kombajnu wysypać, puszczymy go, będziemy zawieźć tamto do młyna. Zobaczymy, czy to styknie. Czy nie. To szkoda, żeby kombajn stał, to lepszy niego nie będzie już na następnym polu. 48 zrealizowane w 80%. No właśnie. Takie nierówności tu są, a niby 1-0 ustawione.
I tam już może New Holland zacząć tutaj ten słonecznik jechać. Ja sobie w międzyczasie kończę kukurydza. Dalej leciał. Dobra, ten kurs raus, brak kursu, wygeneruj, zamknij, zacznij pracę, cak. Ile tu mam 22500, a wiele potrzebuję? Tak z ciekawości. 24200. No najwyżej traktorek za torek będzie musiał tu jechać to odwieźć. Zresztą ja mogę zaraz traktorkiem, zetorkiem za nim jechać. Zupy, maszyny, sprzedaż, młyn zbożowy. Jedź, gdzieś tam powinien dojechać. A ja se pojadę traktorkiem, zetorkiem. Bo to i tak trzeba puścić i tak trzeba puścić, więc no mam 22, to jest 25, 700 z kudisztuny, nie byłem tego do zbiornika dowo. Tatuna do zbiornika do... A gdzie tam? To się nie opłaca. Kaj, ty teraz pojedziesz? Jedzie w lewo, dobra. I zaraz będziemy widzieć, czy zgarniemy
trochę hajsu. Dobra. No, co mi to jest zrealizowane w 80%? Dziewięćdziesiąt jeden procent na pole 86. Kurde. Dobra, na razie traktorek, zatorek postawiam tutaj. A jadę MF-em tam, bo niedługo trzeba będzie zbiornik pełny odsypać. Zaraz zbieramy 86, odbieramy i będzie. Że masakra. Ale leci to 86 zaraz, kontrakt odbieramy. A już mamy zniżka jakaś tam na jakichś polach, 0,5%. Mi się zrobi 50. Potem 28, tak jak nad tymi burakami, to jeszcze mogę pomyśleć, ale to tylko i wyłącznie na zasadzie, że na chwilę obecną wezna jedna misja ze sprzętem. Został zrealizowany. O, to są dwa kontrakty zaraz do odbioru. Kotowska, 10% rabatu na przyszłe zakupy pól. Zaraz dwie misje kultywatorowania w Ciepna.
bo on... Ups, ale najpierw trzeba będzie odebrać kombajn, bo ja widzę, że on już mrygał. Tylko trzeba będzie opróżnić. Bo jeszcze nie pisze, że musi zostać rozładowany. Dobra, ten tam już nie musi lautać. Ukończony. Odbierz. Odbierz. Wsiądź. Stój. Co jest grane? No, jakaś mi się tu przywiesił. Trzeba obejrzeć następny kontrakt na kultywatorowanie. No, ale to wyznałem na jeden. 62. Przyjmij kontrakt. A 62 jest na dole? Ach, to jest to małe tutaj. To 75 trzeba wziąć. Jest, jest. Siedemdziesiąt pięć tu jest na wierchu. Zadam najpierw na 75. 62 jak jest na samym dole, to ono poczekał. To jest chyba do kultywatorowania. Tak widzę, takie same ten. Siedemdziesiąt pięć. Dobra, poleci na kurs playu. Zamknij, zacznij pracę. Tak mnie będzie zaraz wołał, więc nie ma sensu siadać do orki, to lepiej go odsypać i to on się
zdąży to pole zrobić do końca i drugi raz odsypać i potem wyjść. Polecimy do kombajna. Oczywiście nie zdążymy. Staniesz? Nie, bo nawrócisz. No nie chowaj rurki, nie chowaj, nie chowaj. Dobra, tu może stać, aż się wysypie, więc ja mogę wsiadać do tego i lecieć dalej z orką. Podniesiony, podniesiony. Jedziemy. Tam z tej strony odćwikle i tu z tej strony ta jedna szpula z drugi za orą. To jest za mocka. To jest za mocka tych drugów jest. To trzeba zostawić. Zrealizowane w 50%. Dobra. Cak, 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 cak i będzie. No, że mi potem zostanie na 28 i 10. Po 28 i tak muszę. Będę musiał kombajnem zjechać na. Na gospo odepnąć ten header, zapiąć header. Do soje. Niepotrzebnie ta soja wziąłem, ale dobra. Wyjdzie na wiosnę, jeszcze potrzebujemy do siewnik, do marchwie, pasternaku, buraczków i redlica, znaczy się tym do robienia redlic. Tak z zakupów trochę jest, mocka.
Myślę, że coś się dał zarobić na tych zupach i na tym. Jeszcze trzeba przyczepa z autoloadem kupić. Najlepiej, żeby to tam potem przeładować. No bo tu sami się przecież nie będziemy na zakładzie ładować. Jak zajedziemy, to one muszą załadować, nie? Wszystko to, co będziemy chcieli. Barley, sweat, hable. Ups, a co to jest? Barley to by musiał być jęczmień. Co tu idzie za jakieś sweat, hable robić? Kto mi powie? Aż mnie to zaciekawiło, muszę to poszukać. To jedynie tu znajdę. Sorgorozdrabniacz. Drewno, słoma, olej. Płatki zbożowe. Rzepakowy z oliwek, rodzynki, wino. Wapno, środek chwastobójczy, kamienie. Metal, rolka papieru. Młynek do pieprzu, rama, długie deski, gotowa ściana, dachówka. Interesowało mnie też trochę ta ruda żelaza i bo to idzie z tego coś zrobić i metal, a tym mi pójdzie dobrze zarobić. Ale to będą te płatki zbożowe, to chyba ten barley, sweet habel. Co? Który się na tym znowu mi podpowie? Zastanawiam się nad tym rudą żelaza, może by to ogarnąć w zimowe dni. Jakimś cudem może by się to tu dało na tej mapie zrobić. Być to powinno. Trzeba to no przemyśleć sobie, co? Przemyśleć, jak to ogarnąć. Żeby to ugryźć.
Jak sobie jakiś kąsek czegoś wykupiło, jest realizowane 68%, tak, dobra. Jakiś kąsek w ziemię. Tam postawić fabryka rudy. Czy kopalnia rudy. Powinno to majątku kosztować. Teraz będziemy kombinować, jak tu w miarę szybko dobre pieniądze zarobić. Nasze pola będziemy mieć zrobione, czyli pozostają jedną misje i prace dodatkowe. Trzeba to przeanalizować na chłodno. Żeby to miało ręce i nogi. Zrealizowane 78%. Musi zostać rozładowany, to on na pewno skończył, to chwilka poczekał. Bo ja się muszę tu ustawić. Zakończyć to. No bo dobra. Kaj o nie. Tu o nie. On zakończył, ja. Dobra, to go wyłącza. To mogę wyciepnąć. Jadę tam. To mogę złożyć.
pięćdziesiątki też było na młyn zbożowy, nie? Jako to wyglądało? Pięćdziesiątka, słonecznik, produkt na stację, młyn zbożowy. Dobra. Siedemdziesiąt pięć został zrealizowany. Kajson kontrakty tu ukończony. Odbierz. Tak. Wsiąść do pojazdu. Stop. Wyłącz. Siedemdziesiąt jeden też jest dobra, na razie będziemy 79. Tak, kontrakty. A, to jest orka. To nie może być ten 64 prasowanie byl. Jeszcze wskoczyło 90 kukurydza. To na pewno przyjmi. I co teraz mam? 2, 3, 4, 5. Maksymalną twoje gospodarstwo, dobra. Zwiększymy się ilość kontraktów do 8 i 71 kultywatorowanie przyjmi. I 80. 4 też jest kultywatorowanie, jak się nie mylę. Dotarł do 29, dobra. ...79,40 jest orka, więc to się będziemy zaraz tym zajmować. Najpierw ciepniemy 71 kultywator. Aha, 50, dobra. Nie wyłączaj komputera, bo zapisywanie zawartości trwa. Dobra. Wygeneruj. Zamknij. Zacznij pracę. Wysiednij. Wsiądź, jedź pod 29. Tak, a ja se tam już kicna, co już kombajn puszcza. Aha, 50 jest do odebrania. 50 ukończony. Odbierz. Dobra. 19, tu stoi kombajnik. Wsiądź. A to może na jeden zbiornik tu zabierę.
Wygeneruj, zamknij, zacznij. Mapa. Tu wsiądź. Coś tam było na prasowanie. Muszę obejrzeć, czy to są na siano. Jak to jest na siano, to dopieram. Jedziemy siano robić. W międzyczasie też. 71 zrealizowane w 10%. Tego zaraz puszcza Hanna. 79 do orki. Może jechać. No są dwa pola do orki, to jest 79 i któryś tam jeszcze, starzej je po blisku tego tam zaraz. Zaraz go tam ciepna. Niech to z orze, to zajdzie spora złociszków, co wpadnie. Niepotrzebne. O, dobra, czyli nasze pola są poorane. Teraz idziemy na usługi. Czas na zarobek. Najpierw to musimy przyjąć. Tak, orka 79. Przyjmij kontrakt. Wstecz. Liczba uwroci. Zrobimy 2. A zróbmy od rzędów obrót. Styknie 5%. Zrobimy 0,2 na ten. Zacznij pracę. Jedź coś zrobić. Dobra. Jeszcze tak poogarniać teraz tak. Tutaj co my tu mamy? Kultywatorowanie na 84 jeszcze zostanie i mamy wzięte te nieszczęsne 62 kultywatorowanie. To jest w trakcie, tu jest 28%. O, tu już jest 9% odwiezione. Nieźle. 600 jeszcze pozostało do dostarczenia. Czyli jeden zbiornik. Tu jest 30 ton, tu nie wlejcie na jeden zbiornik 90. Ale to też trzeba będzie jeszcze po tym 28 zrobić to 90. O, co oni tu dają? Aha, tu jest burak cukrowy, tu jest ropa.
Co oni dają do bawełny? Tu jest ten wielki. Ale to jest wszystko na stacjach przędzalnia. Tu jest też Valtra, tu też jest Valtra. 167 za maszyny, 168. O, tu już jest 280. O, tu chce 700. Jakby tu wypożyczyć z maszynami, go puścić, na pewno dostarczyć 5400 litrów. Nie ma szans przecież takie bale wytargować. Ja potrzebuję 20 tysięcy. Z jeden, dwa misja i trzy misja. To jest jedna bela. O, tu jest jedna bela ponad. 7. Może by to wyszło wszystko. Dwie bele, ale to muszę mieć pusty ten i wziąć się wszystkie te misje na raz. 5, 6, orka, prasowanie na 64, KS 64 pole. Sam jest na samym dole, całkiem pod moim gospodarstwem. Na co to jest? Na siano czy to jest na kiszonka? I owiń, aby przerobić ją na bele kiszonki. Ach, na kiszonka to nie. Bo ja nie mam nic do kiszonki. Z tego co ja pamiętam, to ja nie mam owijarki. Nie mam owijarki, więc na kiszonka nie wydam, bro. Robienie na kiszonka. Wziąć ta na te buraki z wypożyczeniem maszyn. Zrobić te dwa z burakami. I o ta dziesiątka po drodze zrobię. A wy nie wiecie, jak ja to zrobię, nie? I ja wam już powiem. Biera małego Fergusona. Zapinam header. I pojadam z headerem pod pole, ale co? O, zaś mamy od gruma nagrywanią. Także ja się tu na pewno pojeżdżam, a wam dziękuję serdecznie za subskrybowanie, lajkowanie, oglądanie, komentowanie. My się będziemy widzieć w następnym odcinku. Na dzisiaj to by było wszystko, bo ten czas uciekał jak głupi. Ale niestety, no, też trzeba kiedyś skończyć. Więc my się widzimy w następnym odcinku za tydzień, zaś na Zielonce. W międzyczasie sobota i najprawdopodobniej niedziela Nordfriesisch Marsch.
Także jeszcze raz dzięki serdeczne, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!